Fachowcy.pl. Ktoś słyszał? O poczcie na pewno, ale o fachowcy.pl. To, dzięki. Ja o poczcie też słyszałem. Okej, okay, jedna osoba na sali. A jest jeszcze więcej. A, dobra, to okej. Okay. Dobrze, dobrze. A ktoś się domyśla, co to może być, czy nie? Tak? Nie. Są fachowcy od internetu. To nie jest żadne tam typu zamów sobie hydraulika albo coś takiego. Wiem, że każdy tak myśli, ale to są fachowcy od internetu. No dobrze. Opowiem wam o tym wszystkim, o całej wizji tego przedsięwzięcia. A w związku z tym, że ta wizja jest taka dosyć duża i ambitna, to będę musiał zrobić wprowadzenie. Jak to jest robić biznes z małymi i średnimi firmami? Nie trzeba być gangsterem, nie, spokojnie. Tylko tutaj chodzi mi o ten jeden element, który tutaj jest, to jest tak po bokach są pieniądze. I to jest, jakby są ci wszyscy tacy guru od sprzedaży typu Brian Tracy i tak dalej i oni, że jak się chce osiągnąć jakiś sukces, to trzeba sobie wyobrazić ten swój cel, prawda? I ten cel ja sobie też wyobrażam, on jest trochę inny niż taka góra pieniędzy. I tak jak oni to mówią o tym celu, że trzeba sobie go wyobrazić, dopiero jak sobie go wyobrazimy, to wtedy tam on w którymś momencie przyjdzie, no to oczywiście to jest bzdura, ale tylko w połowie bzdura, bo ta druga połowa jest taka, że w momentach, kiedy jest ciężko, jak się robi ten biznes, to takie to wyobrażenie sobie tego celu, że to będzie na koniec takie fajne, to pomaga się zmotywować i wstać rano i wziąć się do roboty. Więc ten mój cel, o nim teraz opowiem i teraz takie krótkie wprowadzenie o tej wizji, dlaczego tą wizję sobie wymyśliłem w taki dosyć duży sposób, bo miałem sporo różnych takich doświadczeń z firmami dużymi typu Facebook, typu Apple, które mi zabiły parę biznesów moich. Miałem między innymi taką ogólnopolską sieć reklamy Bluetooth. Miałem w prawie 400 centrach handlowych w Polsce nadajniki Bluetooth, które wysyłały reklamę. To było w czasach przedajfonowych. Tych ludzi miałem co roku skanowanych 4,5 miliona. Miesięcznie wysyłałem prawie milion komunikatów. Kasa płynęła szerokim strumieniem. Wszystko było super. I przyszedł ten facet i zamknął mi biznes. Bo pokazał wszystkim iPhone'a, wszystkim się spodobał ten iPhone, bo zaczęła się rewolucja smartfonowa i marketerzy stwierdzili, że Bluetooth, przecież to w ogóle Bluetooth to jest jakiś stary, w ogóle nikt tego nie używa. Mimo tego, że ja cały czas skanowałem te 4,5 miliona osób, wysyłałem te milion komunikatów, czyli jak miałem potencjał wysyłania miliona komunikatów, to oni chcieli robić kampanie reklamowe w aplikacjach na smartfonach, mimo tego, że tam zasięg był tam 10 tysięcy. No ale to są marketerzy, przepraszam wszystkich, którzy są obecni tutaj na sali. No więc ten biznes umarł, a na tym się nie zakończyła moja historia biznesowa. Później stwierdziłem, że zrobię taką aplikację, która będzie wysyłała powiadomienia do znajomych, którzy są w pobliżu. Czyli jak powiedzmy ja sobie jestem, siedzę sobie w mieście i dostaję takie powiadomienie, że tam ktoś z moich znajomych się pojawił w pobliżu. Oczywiście były takie aplikacje typu Twoi znajomi Apple'a, ale one były takie bardzo ingerujące w prywatność, bo pokazywały dokładną lokalizację do lokalizacji jakiejś osoby. A ja sobie stwierdziłem, że ta aplikacja będzie tylko wysyłała powiadomienie i nie będzie pokazywała tego, gdzie ktoś jest i będzie wysyłała to powiadomienie tylko w momencie, jak ta osoba jest maksymalnie w promieniu kilometra ode mnie. No i zrobiłem taką aplikację, wsadziłem ją do App Store'a i tam do Google Play'a i przyszedł ten facet, zamknął mi biznes, wprowadził u siebie w takiej aplikacji Facebook, kojarzycie wszyscy? Pewnie. Wprowadził taką funkcję Nearby Friends Notification, powiadamianie o znajomych, którzy są w pobliżu, bez ujawniania ich dokładnej lokalizacji. Nie? Brzmi bardzo znajomo, wygląda nawet bardzo znajomo, tak wygląda to powiadomienie z Facebooka, tak wygląda powiadomienie z mojej aplikacji, więc kolejny biznes zabity przez dużych. Teraz jakby co to zrobiło w mojej głowie, jakby takie te tam było kilka takich innych doświadczeń, między innymi jeszcze z Googlem, bo miałem tam jeszcze jakąś taką jedną usługę, którą Google trochę mi tam przyciął, ale co to zrobiło w mojej głowie? W mojej głowie to zrobiło to, że ja muszę kolejny biznes, o którym będę myślał, to muszę zająć taką bardzo strategiczną pozycję,
na której będę nie do ruszenia przez tych dużych graczy, nie? Bo powiedzmy, za chwilę jeszcze do tego dojdę. Bo powiedzmy, jak mam, jestem sobie taką, powiedzmy, dużą firmą typu Nokia i wydaje mi się, że wszystko jest w porządku i trochę zaziewałem temat smartfonów i nagle okazuje się, że Nokii już nie ma, no to Nokia gdzieś tam tą pozycję strategiczną nie miała takiej silnej, że ktoś w nią wszedł. Tak samo, nie wiem, z BlackBerry czy z jakimiś kilkoma innymi firmami. Więc to, co miałem w głowie, to zająć silną strategiczną pozycję. I teraz każdy sobie pomyśli o fachowcach i powie, że zwariował facet, jak z takim jakimś tam fachowcy.pl można zająć silną strategiczną pozycję. Ale to do tego za chwilę wrócimy. Cała historia fachowców to jest rok 2008 i ja w 2008 roku zacząłem taką spółkę technologiczną, ona się nazywała Way to Traffic. To był ad server, który służył do zarządzania kampaniami reklamowymi w internecie. Ja z tym Way to Trafficiem doszedłem do jakichś tam cyferek typu 9 miliardów odsłon reklamowych każdego miesiąca, co piąty baner reklamowy, takiej reklamy display w polskim internecie był wyświetlany przez moją technologię i super szedł ten biznes. On dalej tam idzie, może już nie tak super jak kiedyś, bo ten cały taki ekosystem reklamowy się bardzo zmienił. Teraz to sprzedajemy jako taki all-in-one advertising platform. Czyli takie wszystko w jednym miejscu, no ale tam powiedzmy stwierdziliśmy, że musimy sobie znaleźć takich klientów fajniejszych niż ci duzi klienci, bo ci duzi klienci mają tendencję do tego, żeby czasami rezygnować, a jak taki duży zrezygnuje, to nam zabiera dużo budżetu. Więc stwierdziliśmy, że sobie zbudujemy sami takiego dużego klienta i wtedy na horyzoncie pojawili się fachowcy.pl. I ten duży klient to jest zagregowanie tych wszystkich małych klientów, ale oczywiście nie w katalogu internetowym, bo katalogi internetowe nie mają absolutnie żadnego sensu i to wszelkiego rodzaju katalogi internetowe. A dlaczego one nie mają żadnego sensu? Bo cały świat i dyskusja taka jak się globalnie toczy, u nas oczywiście się toczy o tym, że Interia kupiła tam za 60 milionów czy za 100 milionów Rankomat, albo tam jakiś tam inny serwis kupiła za 10 milionów, prawda? Tak na świecie dyskusja toczy się o tym, że teraz pozycja, na zdrowie, nie wiem co to było, ale że pozycja Google'a jako wyszukiwarki jest w tym momencie zagrożona. Nie wiem, czy ktoś sobie tak typu wie, jakby skąd może to wynikać. Wynika to z tego, że to, co te innowacje, które są wprowadzane, niektórzy nie zwają innowacjami, ale typu powiedzmy te innowacje, które są wprowadzane, zmniejszają ten tak zwany click distance, czyli powiedzmy ilość klików, które muszę wykonać, żeby dostać tą usługę, z której chcę skorzystać. Takim przykładem jest Uber, też skrócił ten click distance, teraz klikam w aplikacji i już mam kierowcę, który stoi u mnie pod domem, później nie muszę za to płacić, tam jak wysiadam z tej taksówki, wszystko jest super, zmniejszony jest click distance. I teraz jak sobie pomyślimy o wyszukiwarce, to ta wyszukiwarka jest dosyć daleko, bo na takim iPhone'ie, to w tą wyszukiwarkę trzeba tam wejść do Google'a, jakieś przeglądarki tam wpisać, tą frazę, ale jest jedna warstwa wcześniej. Te wszystkie inteligentne asystenty. Google Now, Siri, Amazon wprowadził swój Amazon Echo, takie stacjonarne urządzenie. Facebook wprowadził swojego inteligentnego asystenta. I najwięcej akwizycji, które były robione w ciągu ostatnich 2 lat przez Apple i przez Google, było około 80 firm kupionych. Wszystkie były kupione w obszarze sztucznej inteligencji i systemów analizowania nieustrukturyzowanych danych, analizowania głosu. I widać, jak duże usprawnienia są robione w całym tym obszarze. I teraz, dlaczego pozycja Google jest zagrożona w tej wyszukiwarce? Bo taką wyszukiwarką, tym pierwszym punktem, gdzie ja sobie czegoś szukam, może być Siri, może być Amazon Echo, a może być ten asystent w Facebooku, bo ja sobie tam klikam i od razu mam te wyniki wyszukiwania. Zresztą Apple, który teraz robi ten deep linking w aplikacjach, że przez Siri będę miał dostęp, czy dla zewnętrznych systemów będą dostępne dane ze środka z aplikacji, to wszystko pokazuje to, że taki Apple też idzie w kierunku wyszukiwarki. Zresztą integracja Spotlighta z Siri, czyli tej Apple'owej wyszukiwarki, też pokazuje, że wszystko idzie w tym
tym kierunku, że będzie wojna w wyszukiwarkach. I teraz jak jest ta wojna w wyszukiwarkach, to jaką pozycję zająć, żeby ona była bezpieczna? I właśnie to jest to clue, do którego za chwilę dojdę. Już wiadomo, że bycie katalogiem nie ma żadnego sensu. To jest taki wykresik pokazujący, jak Yellow Pages spadały tam w ciągu ostatnich chyba tam z 10 lat, tak gdzieś będzie. I wszelkiego rodzaju katalogi nie mają sensu, bo Google wprowadziło taką małą rzecz, o której tam typu ją przemycili, tam mało kto wie, to typu daje jakiś extra power przy pozycjonowaniu strony, że jak używamy takiego czegoś, co się nazywa rich snippet na naszych stronach internetowych, to te strony internetowe są lepiej traktowane przez wyszukiwarkę Google, wyżej pozycjonowane i tak dalej. Co to jest to rich snippet? To są takie metadane, które opisują dane, które są na naszej stronie. Na przykład, jeżeli na tej stronie mamy nazwę produktu, opis tego produktu, jego cenę i jego cenę na przykład promocyjną, to te dane opiszą nam ten produkt. I teraz jak te dane opisały te dane, jak te metadane opisały te dane na stronie, to Google tak naprawdę zbudował sobie katalog bez katalogu, bo jeżeli wszystkie strony są w ten sposób opisane, to mi żadna porównywarka ubezpieczeń nie jest potrzebna, bo na stronie ubezpieczyciela, jak mam ofertę ubezpieczeń, to algorytm Google może sobie to wyciągnąć z tej strony i nie potrzebuje żadnej porównywarki. I teraz tak, prostą sobie zróbcie zabawę. Wpiszcie repertuar kin Warszawa. Nie? Na pierwszym miejscu, co wyskakuje, wyniki z wyszukiwarki repertuarów Google'a. Nie? Bardziej zaawansowana zabawa. Kto wie, że Google ma swoją wyszukiwarkę lotów i porównywarkę lotów? Mało osób na sali. A Google tą wyszukiwarkę ma. Więc teraz sobie pomyślcie o jakichś tam skyscannerach i innych tego typu wyszukiwarkach, że ich pozycja jest zagrożona. Google ma 80% rynku porównywania ubezpieczeń w Anglii. Nie? U nas typu tam jakiś rankomat został sprzedany komuś i nikt nie pomyślał, że taki Google może przyjść jutro i w ogóle nagle tutaj pozamiatać rynek, wydał tam 60 baniek, nie jego, więc co tam. I teraz sobie pomyślał o takim biznesie typu Booking. Nie? Czy on ma dobrą, mocną, strategiczną pozycję? I w kontekście tego wszystkiego, jak taki Google nagle się zdecyduje, że od jutra to robimy porównywarkę hoteli, robią to, to taki Booking wcale nie będzie w takiej super strategicznej pozycji. A dlaczego? Bo Booking jest katalogiem. A bycie katalogiem to wcale nie jest dobra strategiczna pozycja. I teraz tak, wpisujemy apteka całodobowa Warszawa Śródmieście. I tutaj nam wyskakuje jakiś chłam taki z katalogów różnych, tam typu jest set katalogów, które mają informacje na temat aptek całodobowych w Polsce, w Warszawie, w Śródmieściu i tak dalej. A tutaj z boku wyskakuje ładnie usystematyzowana informacja na podstawie aptek, które są zarejestrowane w Google, mają swoją stronę internetową i tak dalej. I celem Google'a jest to, żeby te wyniki dla każdej kategorii, żeby one nie były prezentowane w taki sposób, że to jest lista linków do strony, tylko żeby one były dostosowane do rodzaju zapytania. Jeżeli pytam o najtańsze ubezpieczenie mojego samochodu i wymieniam od razu jego markę, dostaję porównywanie ubezpieczeń i tak dalej, a nie linki do jakichś stron internetowych. Cel Google'a jest prosty. Oni chcą wyciąć wszystkich pośredników, którzy są pomiędzy osobą szukającą w wyszukiwarce, a usługodawcą. No to jest dobre dla konsumenta, więc nikt się do Google'a nie przyczepi, bo będzie taniej na koniec, nie? A to, że tam po drodze zwalcują parę jakichś biznesów, typu jakiś tam Booking czy Skyscanner, to tam na bardzo nikt nie będzie nad nimi płakał. Dobra, teraz jak uporządkować cały ten bałagan taki typu, że te katalogi wszystkie są i w ogóle taka apteka całodobowa, jak ja sobie klikam w tym katalogu, to jadę tam na powiedzmy gdzieś na Żoliborz do jakiejś apteki całodobowej, która mam nadzieję, że będzie otwarta, jadę do niej i okazuje się co? Tam już jest Biedronka, nie? Jeżeli ktoś ma aptekę i powiedzmy umieszcza tam w 100 katalogach, czy tam powiedzmy przepisują z jednego katalogu do drugiego te informacje na temat tej apteki, no to jak on tą aptekę zamknie, no to zmieni to w jednym katalogu, a w tych 100 katalogach wszystkich zostanie cały czas ta informacja, że ta apteka cały czas jeszcze istnieje. Co jest miejscem, w którym biznes powinien gromadzić informacje na temat swojej firmy? Co jest takim miejscem? Co jest tanie bardzo, żeby to mieć? Domena internetowa i strona internetowa. To jest taka banalna rzecz, że to powinno tak naprawdę być centralne źródło informacji o firmie. Jeżeli mam firmę,
to dla mnie powinno być czymś naturalnym, że mam domenę i mam stronę internetową. Ale nie zwyczajną stronę internetową, tylko taką stronę internetową, która rozwija się razem z moją firmą. Że to nie jest strona, którą mi ktoś zbudował, za nią zapłaciłem 10 tysięcy i typu fire and forget, bo stronę mam, więc już jest zrobione, tylko strona, która rozwija się razem z biznesem. Uwzględnia cały ten ekosystem dookoła i uwzględnia to, że każdy biznes powinien się rozwijać. Nowa oferta, nowy klient, nowy pomysł na konwersję leadów na tej stronie. Ta strona to powinna być taka maszynka do pozyskiwania zleceń z internetu. To nie powinna być strona zrobiona w oparciu o jakiś szablon, tylko strona, która ma profesjonalne narzędzia do komunikacji klienta z firmą, ma wirtualny numer telefonu, ma live chata na tej stronie, jest zintegrowana z mediami społecznościowymi. Nieważne, czy jakiś klient napisze do waszej firmy na Facebooku, Twitterze czy na czymś, wpada to do waszej firmy, do jednego worka, do zintegrowanego centrum kontaktów i wy tam macie system tak zwany ten ticketingowy, gdzie możecie sobie wszystko, system pilnuje to, żeby żadne połączenie nie było stracone. Bo obecność firmy w internecie to jest proces ciągły, więc dlaczego robić to w taki sposób, że budować stronę i typu ten fire and forget, to powinno być w sposób ciągły, bo każda firma się rozwija, ogólnie wszystko dookoła się rozwija, więc obecność firmy w internecie to jest coś ciągłego. Żeby zbudować taką obecność w internecie, jest potrzebnych strasznie dużo różnego rodzaju kompetencji. To jest do samej nawet strony internetowej, to jest w okolicach 8 różnego rodzaju kompetencji. Od architekta danych, żeby tą strukturę tak poukładał, tam jakieś usability zrobił, jakiś copywriter, który tekst napisze, grafik, który to graficznie, jakiś programista, który to zrobi, żeby się na wszystkich urządzeniach, prawie na wszystkich przeglądarkach wyświetlało, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, optymalizacja pod kątem hostingu, zintegrowanie z mediami społecznościowymi. Zrobienie strony internetowej przerasta 99% przedsiębiorców na świecie, nie tylko w Polsce. Jak są statystyki, że w Polsce 58% firm nie ma strony internetowej, ale w Stanach wcale nie jest lepiej. W Stanach 52% firm nie ma strony internetowej. I my stworzyliśmy jako fachowcy ofertę dla firm, w szczególności małych i średnich firm, gdzie udostępniamy tą obecność firmy w internecie w modelu abonamentowym. Z jednej strony sprzedajemy w abonamencie przygotowanie takiej firmy do pozyskania zleceń z internetu. Czyli ona dzięki temu ma domenę, ma stronę, ma logo, jak nie miała logo, bo wszystko jest zaprojektowane. Ta strona ma wszystkie narzędzia kontaktu klienta z firmą, live czaty, wirtualne numery telefonów. Także jak ktoś wchodzi na tą stronę, ta strona na nim robi wrażenie, nieważne z jakiego urządzenia wejdzie. Jak ktoś jest przygotowany do pozyskania tych zleceń z internetu i to wszystko jest w cenie abonamentu w okolicach 250 zł miesięcznie, bez żadnej tam opłaty startowej na wybudowanie tej strony internetowej czy czegoś takiego, jak już jest ktoś gotowy do pozyskania zleceń z internetu, czyli jak już skierujemy do niego ten ruch z internetu, wykupi sobie reklamę na Google, Facebooku i tak dalej, to ten ruch nie będzie stracony. Jak już jest gotowy, to wtedy my mu robimy tą część outbandową, czyli dajemy mu narzędzia reklamowe, kampanie. A dlaczego mu to dajemy? Bo mamy technologię własną tego way to traffica, który umożliwia nam optymalizowanie kampanii reklamowych. Jeżeli optymalizowaliśmy kampanie reklamowe dla największych marek w Polsce i optymalizowaliśmy im pozyskanie leadów, dlaczego tego nie zrobić dla małych? I to, co budujemy na koniec dnia, to budujemy know-how i bazę wiedzy w tym systemie, w tych naszych algorytmach, gdzie wyświetlić tą reklamę, komu, w jakim czasie i jaką tą reklamę wyświetlić, żeby to się konwertowało dla każdej branży. To jest ta nasza przewaga konkurencyjna. A z punktu widzenia klienta, z punktu widzenia firmy, dostarczamy wszystko to, czego jego firma potrzebuje w internecie, dostarczamy w sposób ciągły w modelu abonamentowym. Czyli to nie jest wybudowanie i dziękujemy, do widzenia, już się nie znamy, tylko w sposób ciągły w modelu abonamentowym. I to jest to rewolucyjne. I teraz to jest w 100% spójne z tą strategią, która ma Google wycięcia wszystkich pośredników, bo my nie jesteśmy pośrednikiem, my pomagamy temu ostatecznemu usługodawcy dostarczyć tą jego usługę do internetu w taki sposób, w jaki oczekuje tego Google. I teraz tak, dlaczego w modelu abonamentowym
a je na przykład rozliczane za lidy albo tam jakiś w modelu performance'owym. Ćwiczyliśmy oczywiście rozliczanie za lidy z małymi przedsiębiorcami, w ogóle to się nie sprawdza, oni tam zupełnie tego nie kumają. Dla przedsiębiorcy liczą się trzy rzeczy. Nie? Pierwsza rzecz to jest dla niego się liczy, to kolega z Poczty Polskiej, przewidywalne koszty, czyli macie tą usługę przedpłaconą, prawda? Dla przedsiębiorcy, takiego szczególnie tego małego, liczą się przewidywalne koszty. Dlaczego? Dlatego on nie chciał się z nami rozliczać za lidy, które mu dostarczaliśmy, tylko on woli nam zapłacić abonament za to, że przygotujemy go do pozyskania zleceń z internetu, a później sobie na przykład przeznaczy w danym miesiącu 1000 zł albo 5000 albo 50 tysięcy, bo tacy też się zdarzają, już na budżet na reklamę. Jak on jest już gotowy, to budżet na reklamę sobie przeznaczył w tym internecie. To jest pierwsza rzecz dla nich ważna. Druga rzecz dla tych przedsiębiorców ważna, to jest pozyskanie zleceń, bo dla nich jest to ważne. I to realizujemy, no bo my ich przygotujemy do tego, żeby oni tych zleceń nie tracili, a z drugiej strony puszczamy im ten ruch i puszczamy ten ruch optymalnie, nie palimy tej reklamy tam byle gdzie, tylko jesteśmy jako jedna firma z Polski podpięta do Google Double Click Ad Exchange jako taka platforma DSP. To tam już nie będę wchodził w szczegóły, może ktoś tam kojarzy, co to jest. Jesteśmy jedyni z Polski, którzy bezpośrednio są w Google wpięci. Więc to pozyskanie zleceń jest drugą rzeczą. I trzecią rzeczą to jest to jest ego. Ego przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca ma już te zlecenia, już jest wszystko u niego w porządku, ma fajnie funkcjonujący biznes, to on chce, żeby ten jego biznes wyglądał na dużo większy niż on jest. I my tak budujemy tą obecność tej firmy w internecie, że nawet jednoosobowa firma potrafi wyglądać, jakby tam zatrudniała 16 osób, bo każdej firmie dajemy wirtualny numer telefonu stacjonarnego, jej dedykowany, z jej IVR-em, czyli tym takim interaktywnym menu. Dzień dobry, witamy w firmie, wciśnij jeden. I to wszystko, za tym wszystkim stoi system ticketingowy, że jak nie odbierze taki przedsiębiorca tego telefonu, to wszystko jest zapisywane w systemie i później SMS-ami nasz system przypomina mu, żeby oddzwonił do tego klienta. Jak ten klient zagada na live czacie, on tam mu nic nie odpowie, generowana automatyczna odpowiedź. Jak ten klient wypełni formularz kontaktu na stronie, to też pada do systemu ticketingowego tego klienta. Jak ten konsument wyśle e-mail na adres tam info, firma i tak dalej, to też pada do systemu ticketingowego. Więc my zapewniamy temu przedsiębiorcy to, żeby żaden potencjalny klient nie miał problemu z kontaktowania się z jego firmą. I to by było tyle. Dziękuję.